tym odcinku Lopigier opowie nam o swoim pierwszym rajdzie. Dzień dobry. Halo? A więc zaczynamy. A więc jak zacząłeś swojego pierwszego rajda? Jeśli chodzi o rajd, to było straszne. Byłem bardzo, bardzo młody. Nie wiem, jak w ogóle znalazłem się w tej gildii, która mnie zechciała zabrać na rajd. To był koniec tego, Naxxramas. Pierwszego tego starego. To był rajd 400-osobowy, który był w ogóle patologiczny, bo... 40 czy 400? 40-osobowe pierwsze rajdy były. Jezu, 400 usłyszałem. I cała patologia polega na tym, że teraz buffy trwają godzinę w WoWie, no nie? No. I jak się zbierze te 40 osób, nie dość, że jest ciężko nad nimi zapanować, bo takich debili z ADHD jak ja było pewnie z 10. Dolicz do tego, że tam nie było tak jak teraz, że płyniesz sobie jakieś mowa w instancji, nic ci się nie stanie. Tam każdy płynie tym mob, to musiał być CC, a jak nie, to byłeś trupem, no nie? I dolicz do tego, że te buffy trwają 10 minut. I wytłumaczenie przed bossem taktyki to było coś takiego: dajcie buffy, gość tłumaczy, dajcie buffy, tłumaczy. Pierwszy wipe, znowu buffy, a te buffy mają regencji i ktoś mówi, że nie ma regenców i musi wracać do miasta i mniej więcej tak to się odbywało. Yes. Czy zabiliśmy coś? No zabiliśmy, trzy bossy zabiłem. Nie, z wyzwany jakoś bardzo nie zostałem, od najgorszych. Może troszeczkę, ale no to jest normalne. No tak, a no to... kim grałeś? To rogalem. Aha, to nie tak źle. Tylko lado. Dobrze, że nie tankiem albo healerem. Nie polecam w ogóle zaczynać od postaci jak rogal, albo nie wiem, warrior, death knight. Czemu? No bo to jest trudne. No, to kogo polecasz na start? Właśnie, bo ludzie często zadają pytanie, jaką rasą, jaką klasą grać. O, to jest bardzo dobre pytanie. Zależy czy w Hordzie, czy w aliantach. No to załóżmy, że w Hordzie. Zakładałem właśnie, że w Hordzie, bo to pewnie większość ludzi będzie naśladować. Pull the hood! No to teraz chyba optymalną opcją jest... Znaczy optymalną. Każda rasa ma jakiś swój bonus do DPS-u, no nie? I na przykład jak chcesz... Hunter jest też za trudny, to co innego? To jest łatwe. Poczekaj, Hunter myślę. Trudny? No mówię o rajdowaniu postaci Hunterem. Możesz być średnim Hunterem, ale zajebiście ja nie ci... Ja nie mówię o rajdowaniu, ja mówię o... grze wstępnej. O grze wstępnej, no to Hunter bardzo polecam. Bardzo, bardzo łatwy. Taki, że debil ogarnie, no nie? Taki już po prostu banalnie się nie da zrobić. Coś mieliśmy tu robić tak przy okazji. No questy robimy cały czas. Nie wziąłeś tych questów? Jakich? No tych tu w skrzyni? No wziąłem. Refill, że takiego gana masz i coś tam masz zrobić. No tak, 0 na 8. No coś tam minę. Chciałbym, mówię, żebyśmy zaczęli to robić. No to ja to robię, tylko nie wiem co jeszcze. Muszę coś napełnić. Masz jakiś pomysł co? Niezbyt. Czekaj, może podejdę do nich. O! Dobra, mi zalicza. No, opowiadaj dalej. Kogo polecasz jeszcze? Huntera bym wybrał trolla, bo troll ma bonus do... ma taką umiejętność, która ci daje tak jakby twoje mało... właśnie, zacznijmy od tego, że buffy się liczą, taki heroizm, to zwiększa ci hejsta twojego, no nie? No, Hunter ma taką... znaczy, troll Hunter ma taką pasywkę właśnie, że ci go zwiększa, no to dosyć przydatne, co jest jeszcze bardzo przydatne. Przypominam, że początkowi gracze nie wiedzą, co to jest hejst. Hejst to statystyka, która pozwala... zwiększa twoją prędkość ataku i prędkość używania umiejętności, więc... im szybciej pierdolisz, tym więcej pierdolisz, no nie? No. Tak, jeszcze możesz, no nie? Jeszcze możesz opowiedzieć, w jakie itemy inwestować. Chodzi mi, że z jaką umiejką. W specjalizacji, tak? No. Na przykład to... Hunter, że tak na krita i na hejsta, tak? Znaczy, no nie, no. To nie mów takim, bo to się zmienia z... Agility, dobra, no. Nie ma jak tego wytłumaczyć chyba, że... Nie ma jak tego wytłumaczyć, bo... początkujący gracz nie zrozumie tego, że każdy wariant Huntera się różni od siebie, no nie? I każdy wariant ma inne umiejętności, które ci, i statystyki, które są ci potrzebne, bo jednemu zostaw trzeba ten motor strajka, a drugiemu trzeba krita, no nie? I to nie jest tak do końca logiczne za każdym razem. Więc najlepiej znajdźcie sobie stronkę, na której będzie opisane wszystko co i jak. Takim najbanalniejszym angielskim jakim się albo da, no testujcie wiem. Na sobie. Nie, bo nowy gracz nie będzie umiał testować umiejętności, co ty?
No jak nie? A to weźmie sobie skargę, odpali i będzie wiedział. Widziałeś to? Dwa razy kliknęli tego samego i zaliczyłem. No, fajne. Nowy gracz nie będzie umiał sobie policzyć statystyki, ani simulation, craft odpalić, czy coś tam takie, że są za niego za trudne. O czym ty mówisz? No właśnie o tym, żeby wiedzieć, że statystyka jest dla ciebie dobra. Jest taki specjalny symulator, który bierze twoją postać i gra nią w jakimś określonym odcinku czasu. I powtarza tą grę tysiące razy i statystykę wytwarza z tego. I z tego się właśnie, kliknij go teraz, 3, 4, dobra. I statystykę z tego wytwarza, i statystyka ci mówi... Au. Aha. Dzięki. I statystyka ci mówi, jaka umiejętność jest dla ciebie najlepsza, jaka statystyka... Wiem o co chodzi, dobra. Statystyka że... mówi ci, jaka twoja stata jest najlepsza, o tak może. I wszystko wiadomo wtedy, a tak to no to jest no trochę trudniej. No bo tak bez tych wszystkich tych... No ale ogólnie rasę dobiera się do klasy, bo na przykład Hunter też może być orkiem, bo ork ma taki bonus, że zwiększa obrażenia, które zadaje pet, a do tego zwiększa twoje obrażenia, które zadajesz. Ma taką umiejętkę, co 2 minuty się używa i daje ci tam chyba ileś tam atak power, co znaczy... To każdy będzie o tym zapominał i wywalał tego skilla w ogóle gdzieś na bok. No właśnie, a ten skill jest dosyć potrzebny, bo jak jakiś masz bossa albo mobę cię bije i musisz go szybko zabić, to ten skill jednak drastycznie zwiększa twoje umiejętności. Bo WoW jest taką grą, w której umiejętności, w momencie wystrzelenia łuku, wszystkie umiejętności, które są na tobie, zwiększają twój atak z tego łuku, więc po prostu starasz się odpalić jak najwięcej umiejętności naraz, żeby uderzył jak najmocniej ształem, no nie? Tak banalnie to wytłumaczyć. No, a ja muszę cię trochę ściszyć, bo u ciebie szumi. U mnie szumi jednak? No, przepraszam. Weź tu questa. Dobra, już. Jedziemy gdzieś rakietą. A nie, jednak nie. Go, go! Się cieszę. Tam mamy iść, okej. No i co? Ogólnie rajdy są fajne, PvP też jest fajne, chociaż jest dla mnie gorsze, ale to zależy, każdy gracz lubi co innego, więc... No. Ja na przykład lubię PvE. PvP to tylko z kimś, bo tak samemu to mi się nie chce nigdy biegać. Tak, ale to są bardzo duże te battlegroundy, jest wiele sposobów, żeby je wygrać. Ale zawsze są lepsi ode mnie. Nie dziwię się. Zniknąłeś mi tak, by the way. Ty też mi jesteś. Ale to dlatego, że przyszedłeś przez zonę innego niż ja. Aha. Bo poszedłeś na rugę, a ja nie. Właśnie, nie dziwcie się, jakby nie coś wam znikać, jakby się pojawiać, bo WoW jest ładowany po jakimś kawałku, no nie? I jeśli przejdziesz przez jakąś barierę, nagle mobki wam mogą zniknąć albo coś. Aha. Ogólnie też są takie bugi w Raidach się zdarzają i jednego bossa my zabili za pomocą takiego buga właśnie. Że boss miał umiejętność, która miała zabić wszystkie osoby w Raidzie, a my się po prostu wyszli za barierę i zabija tylko jedną osobę, a my wrócili. A czy to było na ultraakcjonie i coś tam się wchodziło za jakąś tą... Biegało się po tym i nagle cię wywalało gdzieś indziej i ci boss na chwilę znikał i po prostu nie był w twoim zasięgu. Tak jakby. Mamy tu strzelać do... Aha, okej. Szkoda, że do tych na dole się nie da strzelić, bo nie można tak do dołu wziąć. No, ale nie umiesz wziąć do dołu, jeszcze damy tych na dole. A jak? Poruszaj myszką. No. To myszkę masz zepsutą i ja celuję do nich tam... Wyobraź sobie, że to jest moździerz. Ale nie, chodzi mi o to, że jak biorę w dół, to mi na naszą... O tu, nasze rakiety celuję, o to widzisz? Wybucha. Ale masz źle ustawiałeś się w złą rakietę. O ten, dobra, wiem, widzę już. Tak. Widzisz, że ja trafiam w nie teraz, patrz. Ja muszę w tą usiąść. O patrz, widzisz, zabijam je. O tę podgórko, tuż. To jest moździerz, wyobraź sobie, że to jest moździerz. To nie jest działo, tylko moździerz. I wyobraź sobie, że ma opóźnienie duże. Mhm. Dobra. Nice. Chodź, bo się uzależnisz. Lubisz teraz moździerza. Widziałeś mój dinozaur na ciebie ziewnął. No. A czemu jakaś czerwona kuleczka obok ciebie lata? To jest chyba jakiś pet. Aha. Po
pokaż też tym widzom pakiet, nie pakiet, tylko panel petów i panel tych, w samych panelach się mogło zgubić. W ogóle jest wszystko pod jakimiś klawiszami, więc nie zastraszcie się. Tu wszystko jest na dole. No, dokładnie. I tam tu macie charakter info, spellbook. Znaczy ja nie mam skrótów, bo... No. Bo mam pod tym, nie, pod na przykład C, gdzie jest skill, ten, boże, C, gdzie jest otwieranie. Nie mówię o takim czymś jak bindy, to jeszcze nie dla nich. Dobra. Dostałem mam skilla tutaj, widzicie, tak? O, wlazłem na minę. Tak, fajnie. Gdzie jesteś? Tam. Chodź, Kasia, założymy się, kto przebiegnie po polu minowym. Poczekaj. Muszę do ciebie dobiec. Ty wybiłeś właśnie swojego tygryska. O kur! My musimy ich chyba ożywić. Tak, 1 na 12, dawaj, ożywia ich. Ale to jest pole minowe, zaraz się w jakiejś dole. O fuck. Oła, latam. Nie, ja leciałem 3 razy, już combo miałem. Lecę! Ale można to wykorzystywać, Kasio. Wiem. Ja sobie tam polecę. A Kasio, chcesz coś zobaczyć? Patrz. Będę używał... Odskoku. Używał... Nie, będę używał mojego peta. Jako domino. O Jezu. Sadysta. Patrz. Patrz! Ty. Kurde, lecę tam. Widzisz, co mi pet robi? Tak. To jest żywy detonator do mnie. Oh shit. Ty, mój pet zaliczył tripla. Czekaj, bo ja muszę... O fuck, ale mnie rzuciło. Weź jeszcze jednego. Patrz, a ja dopiero mam dwa. Co? Ja mam 12, o fuck, ja mam 12 już. To się przestań bawić. Jak ja się lubię bawić, dla mnie w jeszcze tu mam coś zrobić. No tak, ale trzeba expić. I mina mnie wyjeba w kosmos. Wszystkie zebrałeś i teraz mówisz, że to nie zabawa. To ja będę czekał tu na górce. O, a tu jakieś te są. To ja sobie podekspię chwilę, bo ty już tam masz... Aha, tobie też leci exp. Nie no. Oj, trafiłem dupą się do miny. No bo lecę już. Już masz 12? Nie no, pojechał cię. Zwaliło mnie na drugi koniec mapy. A, oj. Jestem, że biegam w polu minowym, ale pocisk do mnie nie mówią. Dobra, czekam na ciebie. Do tyłu mnie wywaliła, chciałem lecieć do przodu. Co jeszcze możesz opowiedzieć? A o czym? Nie wiem, o WoWie. Zasadnicze pytanie. Jest co? 11 postaci teraz, tak? 11 klas, tak jakby. Raz jest... Że nie chcę mi się liczyć, ale nie wiem. Jakoś cię tak niewyraźnie słychać. Jakbyś krzyczał, dosłownie jakbyś krzyczał do tego mikrofonu. Boże, nie mam mikrofonu za tyle pieniędzy co ty. Ale... Chodzi mi o to, że krzyczysz. Tak słychać przynajmniej. Może, że jestem głośny. No, a teraz lepiej? No. No, uspokoiłem się. A ciebie jebało. No, latam jak samolot. No, zniknąłeś mi z tego. Wiem, zone. Fajnie.
Dobra, może ci zaliczy tego bossa, weź to podejdź kawałek. Czekaj, bo tu mam jakieś elementale zadrowe. I zabił mi peta. Zaliczyło? Tak. A to? Nie, to chyba sam musisz podnieść. Muszę tam do ciebie podjechać, a to jest skomplikowane, bo dzieli mnie między tobą a mną jest pole minowe. Chyba nikt ci o tym nie powiedział. No, nie za bardzo. Dobra, to my sobie oddamy te kościki i widzimy się w kolejnym odcinku, a więc dzięki za oglądanie. Pa, pa, pa. Łapkujcie w górę, siemanko.